14 stycznia 1940 roku. Na rozkaz naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego została sformowana samodzielna brygada strzelców podhalańskich, która niedługo wsławi się w walkach o Narwik. Zygmunt Bohusz Szyszko. Brygada miała zostać przydzielona do Korpusu Ekspedycyjnego i wysłana na pomoc walczącej ze Sowietami w Finlandii. Plany te zostały jednak zaniechane, ponieważ Finowie dogadali się z Sowietami szybciej niż to było przewidywane. Jednak w kwietniu 1940 roku brygada dopłynęła do północnej Norwegii w okolicy Narwiku. Wraz z Brytyjczykami i Francuzami. Liczyła ona ponad 4700 żołnierzy. W większości z nich było ochotnikami z Francji, ale niektórzy przedostali się z Polski. Pojazdy. Brygada nie posiadała żadnych samochodów opancerzonych, ani tym bardziej czołgów. Miała jednak dwie sztuki Renault UE-57, które były ciągnikami artyleryjskimi. Nie posiadały one uzbrojenia, ale były jedynymi pojazdami opancerzonymi, jakie mieli podhalańczycy. W znacznie większej liczbie plutony rozpoznawcze posiadały motocykle Soku 1000 oraz inne wersje, być może również francuskie motocykle. Uzbrojenie. Najcięższym uzbrojeniem były moździerze. Żołnierze mieli również 25 mm armatki przeciwpancerne Hotchkissa. Ciągników artyleryjskich było tylko dwie sztuki, dlatego dużą część sprzętu było transportowane przy pomocy mułów. Korzystali z nich również Francuzi, jak i Brytyjczycy. Żołnierze posiadali również CKM-y Hotchkiss Model 14, który wraz z podstawą ważył 46 kg. Uzbrojeniem pojedynczego żołnierza były karabiny powtarzalne MAS-36 z pięcionabojowym magazynkiem ze stosunkowo niską wagą. Był karabinem nowoczesnym. Posiadał bagnet tulejowy, tak zwany kłujący. Był on lepszy w walce na bagnety niż standardowe bagnety nożowe. Jednak na tym zastosowanie jego się kończą. Nie był on przydatny do zwykłej walki wręcz, ani do tak zwanego bytowania, gdzie bagnet standardowy pełni funkcję jako zwykły nóż. Poza karabinami, żołnierze mieli też RKM-y Chatelain M24. Dodatkowym wyposażeniem były lampy sygnałowe oraz lornetki peryskopowe. W północnej Norwegii otrzymali narty śnieżne. Nie zostały jednak użyte, ponieważ nie dostarczono sprzączek do nich, ani nie zostali nauczeni, jak z nich korzystać. Co później się okazało wielką niedogodnością dla polskich żołnierzy, którzy po ciężkim marszu w grubym śniegu byli bardzo wymęczeni. Nazywali to piekielnym marszem. Niezmiernie trudny marsz, nazwany zresztą we wspomnieniach i opowiadaniach piekielnym albo cholernym marszem, polegało to na tym, że batalion brnął przez bardzo głęboki śnieg. Mieliśmy rakiety do tego celu, rakiety, jakie używałem Eskimosi. Ale nie umieliśmy. Trudność polegała na tym, że nie potrafiliśmy na nich chodzić. Byliśmy potwornie objuczeni. Doszliśmy potwornie zmęczeni następnego dnia do Birkvik. Spodnie Pantalon model 1938, pas Ceinturier model 1903, szelki model 1892, tunikę model 1938, oraz jeansową kurtkę model 1938, którą posiadali oficerowie.
Żołnierze podczas rejsu do Norwegii ubierali się w wiatroodporne fartuchy M1940. Całe oporządzenie składało się z dwóch ładownic: Schottische-Ries M35, chlebaka ANP31 oraz torbę na maskę przeciwgazową model 1935. Wszystko to podtrzymywały szelki Bretelles model 1892 łamane na 1914. Na głowie znajdował się hełm Adrian model 16 lub 26 z malowanym polskim orłem. Żołnierze podhalańscy posiadali tradycyjne peleryny, takie jakie mieli ich poprzednicy w Polsce. Dokładnie płaszcz z kapturem francuskiej artylerii model 36 łamane na 38. Na głowie mieli beret haki artylerii fortecznej z orłem Hellera. Między owijkami a butem zakładano tzw. skarpetki w białym kolorze, które symbolizowały strzelców górskich. Posiadali również francuscy strzelcy alpejscy. Po wygranej bitwie i zdobycie miasta Narvik, sytuacja we Francji okazała się być tragiczna. Alianci zdecydowali się jak najszybciej wycofać się do Francji. Polscy żołnierze walczyli jeszcze z Niemcami, broniąc miast przybrzeżnych w Brytanii. Walki były ciężkie i Polacy ponieśli największe straty. Wielu Polaków trafiło do niewoli. Do Wielkiej Brytanii ewakuował się zaledwie jeden batalion, który został przyłączony do pierwszej brygady pancernej generała Maczka i toczył on bój aż do 1945 roku. Sztandar brygady spłonął w transporterze Bren Gun Carrier podczas operacji Overlord i lądowania w Normandii. Dziękuję za obejrzenie. Na razie.